mamy grać szybko, mamy grać odważnie, podejmować grę jeden na jeden, napędzać mecz, stawiać swoje warunki, nie dostosowywać się do tego, co robi przeciwnik i czytać, w jaki sposób nas broni. Poznań chciał, żebyśmy rzucali za trzy. Stawali tą strefą, mieliśmy pozycję na obwodzie i to wykorzystaliśmy. Ale dzisiaj jednak sporo błędów popełnionych w końcówce, wynik ważył się do końca. No tak, no ponowienia. Były dobra obrona indywidualna, ale jak ktoś nie zastawił, tak jak mówiłem, jeżeli przegrywamy te końcówki, ostatnio mówiłem w środę bodajże, to przegrywamy to małymi rzeczami, nie zastawieniem, spóźnieniem się, prostymi rzeczami, prostymi błędami. Dzisiaj były też te błędy, tak jak mówisz, ale było ich mniej. Były 2-3 na całą kwartę, no to może biorę to w ciemno, jeżeli jest tak mało tych błędów. No i wynik od razu jest inny. Wymaga ode mnie, żebym był agresywny, czasem mi tej agresji brakuje w ataku. Do tej pory byłem rozgrywającym, próbowałem bardziej uruchamiać kolegów. Tutaj mam tutaj inne zadanie i uczę się tego zadania z różnym skutkiem. No dzisiaj wyszło mi to całkiem nieźle i myślę, że jeżeli z każdym meczem będę po prostu to nad tym pracował, to poprawiał, robił swoje, był skoncentrowany, wchodził z ławki i wiedział, czego ode mnie trener chce, no to będzie dobrze. Zabrakło nam zimnej krwi. Z końcówkami jest tak, że to jest proces. Uczymy się wygrywać te końcówki. Myślę, że będzie coraz lepiej. Dzisiaj się udało, w Kotwicy się udało, bo też była zacięta końcówka. Także cieszymy się.